Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Serdecznie witam również moich i Państwa gości, którymi są pani poseł Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Pani poseł, kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. I pan poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, panie pośle, dzień dobry, również witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, pani poseł, szanowni Państwo, także kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, zaczynamy naszą rozmowę, zaczynamy od takiej informacji, która pojawiła się w audycji siódmy dzień tygodnia na antenie Radia Z. Tam bowiem poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Gawkowski, wyjawił, że między opozycją były prowadzone rozmowy na temat wotum nieufności wobec rządu oraz tego, kto mógłby zostać ewentualnie premierem. Posłuchajmy tej wypowiedzi. Były rozmowy w sprawie tego, żeby pan Kosiniak był premierem, brałem w nich udział osobiście. Więc kto w nich uczestniczył? Ja uczestniczyłem. Ale z innych formacji. Nie jestem upoważniony do Dobrze, tego, żeby to nie pytajmy konkretnie, ale rozumiem, przedstawiciele koalicji, jeśli pan pozwoli, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PSL-u byli w naturalny sposób, tak, na tych rozmowach i wy jako lewica. No, niech pan pozwoli mi powiedzieć, proszę bardzo. To opowiem panu. Byłem ja. Nie jestem upoważniony, żeby mówić, kto jeszcze siedział przy tym stole. Ci, którzy siedzieli, wiedzą doskonale. Jedna z postaci, która była kluczowa, odpowiadała, że pan Gowin, że nie ma możliwości niepopierania rządu i będzie głosował dalej z rządem Jarosława Kaczyńskiego. Pani poseł, to jak to tak? Była szansa, żeby Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, premierem został, a wy zagłosowaliście za Europejskim Funduszem Odbudowy. No przecież głosując przeciwko, można by było nie dopuścić do tego Funduszu Odbudowy, można by było obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, mielibyście premiera. Czemu tak się nie stało? Panie redaktorze, po pierwsze głosowaliśmy za Funduszem Odbudowy, dlatego że uważamy, że te fundusze europejskie Polsce są naprawdę potrzebne, tym bardziej, że i gospodarka, i służba zdrowia, i obywatele tych pieniędzy unijnych po prostu potrzebują. I tak samo jak działo się to w 2008 roku, potem w 2014 i teraz jesteśmy zwolennikami Unii Europejskiej i środków, które pomogą Polsce się odbudować. Natomiast my tak naprawdę dotrzymywaliśmy słowa, bo w listopadzie zeszłego roku, na pewno pan również pamięta te nasze wypowiedzi, że wtedy w Sejmie nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeżeli rząd nie będzie miał większości w głosowaniu nad tą sprawą, to my Fundusz Odbudowy poprzemy. No i tego słowa dotrzymaliśmy. Owszem, stawialiśmy warunki. Część tych warunków została uwzględniona i z tego się bardzo cieszymy, bo to będzie z korzyścią dla Polski i dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast jeżeli chodzi o sedno pytania, które zostało zawarte na początku pana wypowiedzi, no to chciałam powiedzieć, że na pewno Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo zdolnym, dobrze rokującym politykiem i pewnie na premiera by się nadawał. Natomiast a takie nie rozmowy ma tematu... były prowadzone? One były prowadzone na poważnie, rozważaliście taką ewentualność? Czy pani poseł znalazła się wśród osób, które w tych rozmowach uczestniczyły? Ja jestem, panie redaktorze, posłem od pracy. Ja się zajmuję robotą w terenie, w wydarzeniach bardzo poważnych, takich dotyczących może planów strategicznych. Nie biorę udziału. Powiem szczerze, do końca nie jestem przekonana, czy te rozmowy rzeczywiście się odbyły, bo ja takiej informacji nie miałam. Więc bardzo prosto też w przestrzeń publiczną puszczać pewne informacje, które rozchodzą się jak świeże bułeczki, bo są naprawdę tematem chwytliwym. Natomiast Zjednoczona Prawica trwa i pewnie trwać będzie, dlatego że ma większość. I myślę, że tutaj przede wszystkim w interesie Polski i Polaków jest to, aby wszyscy ponad podziałami politycznymi skupili się na walce z kryzysem gospodarczym i pomogli Polsce wyjść jak najprędzej z tego kryzysu, żebyśmy mogli wrócić do jakiej takiej normalności i tego funkcjonowania, no które przed pandemią nie było. O kryzysach mówimy, to ten w Zjednoczonej Prawicy zdaje się być zażegnany. Panie pośle, jak pan reaguje na te informacje, że z jednej strony toczyły się rozmowy opozycji, a może i nie tylko opozycji, bo słyszymy też tam nazwisko wicepremiera Jarosława Gowina na temat ewentualnego wotum nieufności dla rządu, że no i że premierem mógłby wtedy zostać Władysław Kosiniak-Kamysz? Szanowni Państwo, ja myślę, że w tej informacji jednak jest bardzo dużo prawdy i to nie jest informacja, którą ktoś sobie wysłał z palca, bo przecież cały czas obserwujemy w politycznej grze te działania, które mają służyć obaleniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast powiem w ten sposób, ja kiedy usłyszałem tą informację, byłem zaskoczony tym, że ze strony opozycji pojawia się
tutaj nazwisko pana ministra Kosiniaka-Kamysza, pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, bo rzeczywiście można powiedzieć, że w Polskim Stronnictwie Ludowym ma on bardzo mocną pozycję. Jest tutaj osobą, która tym stronnictwem kieruje, ale ja przypomnę pewne fakty z przeszłości i sugerowałbym, żeby wszelkie tego typu propozycje, które będą padały ze strony Platformy Obywatelskiej w Polskim Stronnictwie Ludowym, były brane w sposób taki ostrożny. Przypomnę te stwierdzenia, które wypowiadali poza oficjalnym obiegiem informacji politycy Platformy, którzy gdzieś tam spotykali na kawie czy przy innych okazjach i oceniali, że pan Kosiniak-Kamysz wykonał dwie najpaskudniejsze sprawy po roku 89, to znaczy przejął środki z OFE i sprawił, że wydłużono wiek emerytalny. I tutaj myślę, że szukanie pewnych dróg do obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości przez przede wszystkim totalną Platformę Obywatelską służyło także temu, aby znaleźć taki listek figowy, który mógłby firmować tą sytuację. Panie pośle, ale uważa pan, że Władysław Kosiniak-Kamysz na premiera się nie nadaje? Nie ma kompetencji? Nie, ja nie powiedziałem, że się nie nadaje. Ja zgadzam się z tym, co powiedziała pani poseł, że to jest polityk, który oczywiście ma swoje walory, ma swoje kompetencje, ma swoje umiejętności i absolutnie nie odejmuję mu tego, o czym mówiła pani poseł. Natomiast chciałem powiedzieć, że w ślad za tym powinno iść jednak bardzo mocne zaplecze polityczne, a posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego jest bardzo mało. Ja uważam, że pan Borys Budka i jego środowisko chciało pana Kosiniaka-Kamysza i Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny wykorzystać w tej swojej grze. Tu nie chodziło o dobro Polski, chodziło o to, żeby udało się rząd Prawa i Sprawiedliwości obalić, ale poszli tak daleko w tym wszystkim, że zapomnieli o interesie Polski, zapomnieli o tym, że te środki europejskie objęte Krajowym Planem Odbudowy rzeczywiście są potrzebne. Byli gotowi wywrócić całą tą układankę polityczno-finansową dla swoich celów. I tutaj tego nie powinniśmy im zapominać. Ale tak się zastanawiam, czy jest rzeczywiście w Polsce ugrupowanie opozycyjne, któremu zależałoby teraz na wcześniejszych wyborach, ewentualnie na przejęciu władzy w tak trudnym momencie jak pandemia. Pani poseł, czy Polskie Stronnictwo Ludowe podjęłoby się takiego zadania? Czy chcielibyście na przykład, zakładając, że odbędą się takie wcześniejsze wybory, je wygrać i przejąć władzę w tak trudnym momencie, z jakim mamy do czynienia, czyli pandemia, czyli trudności gospodarcze? Pani poseł. Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Polska to jest może nieduża grupa posłów, tak jak pan poseł stwierdził, natomiast to jest grupa posłów bardzo mądrych, racjonalnych i myślących przede wszystkim o interesie Polski. Stąd też nasze poparcie Funduszu Odbudowy i tak naprawdę decyzja o takiej formule postępowania. Władysław Kosiniak-Kamysz rzeczywiście jest posłem, jest prezesem, który rzeczywiście przeszedł bardzo długą drogę zdobywania wiedzy i umiejętności i jest doskonale przygotowany do pełnienia funkcji przywódczej w Polskim Stronnictwie Ludowym i w Koalicji Polskiej. I my też również wyciągnęliśmy wnioski z tego, co było. Zresztą sam prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że dostaliśmy żółtą kartkę. Natomiast nie wynika to tak naprawdę z tego, że nasza działalność jest źle postrzegana przez ludzi. Jest dobrze postrzegana, bo najlepszym dowodem na to są przedstawiciele samorządów, wójtowie, burmistrzowie, radni, którzy z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego dbają o lokalny rozwój Polski i z tego jesteśmy bardzo dumni i za to im bardzo dziękujemy. Wielu z tych polityków, wielu z tych samorządowców bardzo poważnie angażuje się w budowanie Polski i z tego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. My jesteśmy partią, która z wielką pokorą podchodzi do decyzji, jaką wyborcy podejmują przy urnie wyborczej. Staramy się swoją pracę wykonywać dobrze, rzetelnie. Cieszymy się, że również w Funduszu Odbudowy będziemy mieli
swój udział, jakąś małą cegiełkę, bo te środki również będą budowały Polskę lokalną, a w Polsce lokalnej tak naprawdę jest siła i to te małe nasze ojczyzny sprawiają, że Polska jest krajem, który może się rozwijać i który może dawać dumę swoim obywatelom. Dlatego cieszę się, że moje ugrupowanie, że mój prezes Władysław Kosiniak-Kamysz jest racjonalnym, mądrym, wyważonym politykiem i myślę, że na pewno wszystkie decyzje, które będzie podejmował dobrze i będzie tych decyzji pewny. No trudno tutaj było też o inną decyzję w zasadzie, no bo albo wstrzymać się od głosu, tak jak większość Platformy Obywatelskiej i jakoś tam to tłumaczyć, no albo zagłosować za, no bo jeżeli przeciw, no to wtedy by było, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest ugrupowaniem antyeuropejskim, no ale tutaj zdecydowaliście się. Nie jesteśmy ugrupowaniem antyeuropejskim, jesteśmy tą partią, która również Polskę wprowadzała do Unii Europejskiej. Jesteśmy z Unią Europejską, jesteśmy z Europą i jesteśmy z Polską i z tego jesteśmy dumni i tą Polskę chcemy budować, a przez swoje racjonalne decyzje naszego ugrupowania dajemy temu świadectwo. Ale na razie Polskę buduje Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Panie pośle, co według pana politycznie pokazało głosowanie nad Europejskim Funduszem Odbudowy w polskim parlamencie? Bo ja mam wrażenie, z jednej strony pokazało, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem elastycznym, które potrafi się dogadać nawet z lewicą, jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze sprawy, a z drugiej strony pokazało, że opozycja, no jak co do czego przychodzi, to dzieli się i sypie, nie potrafi się ze sobą dogadać. Panie pośle. Tak, rzeczywiście te dwie kwestie, na które pan redaktor wskazał, są bardzo istotne. Po pierwsze, jeśli chodzi o tą opozycję, to posypała się narracja, że Platforma Obywatelska jest partią proeuropejską, a Prawo i Sprawiedliwość jest partią, której zależy na polexicie, bo przecież jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy trwały negocjacje budżetu Unii Europejskiej, kiedy trwały dyskusje nad tym, jak będą wydawane i na co będą wydawane środki, to twarde stanowisko pana premiera Morawieckiego i naszego rządu było określane jako właśnie antyeuropejskie, jako takie, które może Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić. W tej chwili okazało się, że absolutnie jest odwrotnie. To Platforma Obywatelska dla swoich bardzo przyziemnych, krótkowzrocznych jakichś interesików była skłonna głosować przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy, bo widziała w tym swój polityczny interes. Kiedy okazało się, że jednak politycy z innych ugrupowań są bardziej racjonalni, bardziej myślą w sposób propaństwowy niż polityczny, to oni się wstrzymali, ale tak naprawdę, proszę państwa, no ktoś, kto się wstrzymywał w tym momencie, to nie był za, czyli de facto stawał po stronie przeciwnej. Ta większość, która się zgromadziła wokół projektu tej ustawy, to jest większością, mam wrażenie, racjonalną. Przecież nikt nie powie, że Prawo i Sprawiedliwość ma wszystkie cele zbieżne z Polskim Stronnictwem Ludowym, a tym bardziej z nową lewicą. Nas różni mnóstwo rzeczy, natomiast my jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy szukamy miejsc wspólnych i je znajdujemy. Ja mogę powiedzieć podać taki przykład. Przecież w Niemczech mieliśmy sytuację, kiedy w przeszłości bardzo różne ideowo, światopoglądowo ugrupowania, jakim było z jednej strony CDU czy wspierające je CSU, doprowadzały do tworzenia wielkiej koalicji z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec. I wtedy też pewne sprawy ich różniły zasadniczo, ale konieczność doprowadzenia do tego, żeby państwo niemieckie funkcjonowało, sprawiało, że oni się dogadywali w tym momencie. To jeszcze na koniec pytanie do pani poseł. Pani poseł, czy w Sejmie, w Senacie, czy senatorowie się dogadają w sprawie tego Europejskiego Planu Odbudowy? Słyszymy, że na tym posiedzeniu Senatu ta sprawa ma nie zostać poruszona. Czy to jakoś zaszkodzi? Jak pani poseł na to patrzy? Znaczy, wie pan, na pewno był czas na to, żeby dyskutować szerzej o Krajowym Programie Odbudowy. To jest na pewno rzecz pierwszorzędna. Natomiast druga kwestia jest taka, aby te pieniądze zostały dobrze i sprawiedliwie rozdysponowane, żeby te pieniądze zostały przekierowane na te branże, które wymagają wsparcia, na przemysł, na przedsiębiorców,
żeby samorządy również miały decydujący wpływ, czy też głos, gdzie te pieniądze pójdą. Bo tak jak powiedziałam, potencjały naszych regionów, czyli województw, są różne. Każde województwo jest inne. Natomiast co będzie w Senacie, zobaczymy. Mam nadzieję, że w Senacie ta dyskusja się odbędzie i że zapadnie odpowiednia decyzja, która poprze tak naprawdę decyzję również i Sejmu. Stawiamy przecinek, jeżeli chodzi o ten temat. Za moment wracamy na antenę telewizji w Polsce.pl z tematem kolejnym. Pani poseł Urszula Nowogórska i pan poseł Andrzej Kryj byli moimi i państwa gośćmi. Zachęcam do pozostania z nami.